Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła godzina 17 w to czwartkowe popołudnie, więc pozwalam sobie już rozpocząć wykład. Zakładam, że jeszcze może kolejne osoby, nasi goście do nas dołączą. Ja nazywam się Adam Tyszkiewicz, jestem opiekunem Muzeum Historii Medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i dzisiaj przypadło mi poprowadzenie wykładu pod tytułem Lekcje anatomii doktorów Tulpa, Egberta, Daimana i Ruysia, fenomenem malarstwa w XVII wieku. Ten wykład, drodzy Państwo, realizowany jest w ramach projektu Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku. Ten projekt realizujemy w programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Ten program jest dofinansowywany z Ministerstwa Nauki i Edukacji i kolejne spotkania będą w następne miesiące. Kolejny wykład będzie pod koniec lutego i ten kolejny wykład pozwolę sobie zapowiedzieć pod koniec mojej prelekcji. Widzę, że wśród dzisiejszych obserwatorów jest wiele osób z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z czego bardzo się cieszę. Zakładam, że jest też wielu gości z zewnątrz, więc widzę, że śledzą Państwo naszą działalność, nasze wydarzenia. No dzisiaj mamy takie zimowe, czwartkowe popołudnie, idealne w sumie na przeprowadzenie sekcji. No ja, drodzy Państwo, anatomem nie jestem, więc nie będę dzisiaj takiego zabiegu przeprowadzał. To zostawiam specjalistom. Dzisiaj oczywiście będę mówił o pewnych elementach anatomicznych, ale no to też zostawiam ten temat dla anatomów. Natomiast ta moja wypowiedź będzie z pogranicza dzisiaj historii sztuki, historii i oczywiście także z historii medycyny. Jak Państwo widzą mnie dobrze, mam dwie pomoce tutaj dzisiaj przy sobie. Dwa modele anatomiczne, które bez wątpienia przydałyby się Rembrandtowi w 1632 roku, kiedy malował to arcydzieło, o którym dzisiaj będę mówił. Więc pozwolą Państwo sobie, że podniosę. Mam dzisiaj przedramię tutaj ze wszystkimi elementami anatomicznymi, mięśniami i ścięgnami. To pozwolą Państwo, że odłożę. O! No i mam także mózg. Ja mam nadzieję, że niedługo te modele będą też służyć naszym studentom na uczelni, żeby przygotować się odpowiednio do jednego w sumie z najważniejszych egzaminów podczas lat nauki. Ja od razu mówię, że to są detale, że to są modele anatomiczne, żeby nikt nie pomyślał, że trzymam w dłoni mózg człowieka. Drodzy Państwo, najprawdopodobniej wszyscy kojarzą ten najsłynniejszy obraz Lekcje anatomii doktora Tulpa, namalowany przez Rembrandta. Bez wątpienia jest to arcydzieło, które fascynuje ludzi już od ponad 300 lat. Niektórzy specjalnie jeżdżą do Królewskiej Galerii Malarstwa w Hadze, którą zwiemy Maurits House, żeby obejrzeć ten obraz, który jest też nazywany od wielu, wielu lat ósmym cudem świata. Ten obraz prezentuje niezwykłą maestrię wykonania, ale też łączy właśnie światy humanistyki i świat medycyny. Ale od razu muszę powiedzieć na wstępie, że drodzy Państwo, może prezentację włączymy, że takich obrazów w XVII wieku powstało dużo, dużo więcej. Przedstawiają chirurgów z takiej słynnej gildii amsterdamskiej, która właśnie tak prężnie działała w tym stuleciu. I oprócz lekcji anatomii doktora Tulpa będzie dzisiaj także wiele innych wątków pobocznych, które mam nadzieję dla naszych dzisiejszych obserwatorów będą czymś nowym i czymś na pewno ciekawym. Przejdźmy teraz, drodzy Państwo, do następnego slajdu, ponieważ zanim zacznę opowiadać o malarstwie XVII-wiecznym, to trzeba wprowadzić dzisiejszą publiczność trochę w czasy nauczania medycyny na terenie północnych Niderlandów na przełomie XVI i XVII wieku. Takim najważniejszym ośrodkiem naukowym, najprężniej działającym była bez wątpienia Leida. Drodzy Państwo, to jest takie niewielkie miasteczko, bardzo malownicze, położone mniej więcej 30
minut jazdy od Amsterdamu. Położone to miasteczko jest nad kanałami, więc każdego zachęcam do odwiedzin. Jest tam słynne Muzeum Egipskie, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, w tej miejscowości w 1575 roku założono najstarszy w tej części Europy uniwersytet, a 20 mniej więcej lat później powstał w Lejdzie najstarszy na północ od Alp teatr anatomiczny. Ten teatr anatomiczny powstał zaraz po teatrze w Padwie, więc proszę też zwrócić uwagę, jak prężnie i szybko przenosiły się te nowinki architektoniczno-medyczne po całej Europie. Warto także dodać, że w Lejdzie pod koniec XVI wieku nauczał taki słynny profesor medycyny, botaniki Peter Pauw, który był uczniem samego Wezaliusza. I ten Peter Pauw podobno projektował ten oto teatr, który tutaj prezentuję na ilustracji. Ten teatr przede wszystkim wykorzystano do sekcji, do przeprowadzania autopsji w miesiącach zimowych, wtedy, kiedy ciało tak szybko się nie rozkładało, a w innych miesiącach roku kalendarzowego to miejsce służyło jako muzeum, jako miejsce, takie lapidarium, które zbierało historyczne pamiątki medyczne, patologiczne, osteologiczne. I widzą Państwo dobrze tutaj po ilustracji, jaką popularnością to wnętrze cieszyło się wśród mieszkańców Lejdy, wśród przybyszy, wśród XVII-wiecznych turystów, a zimą przeprowadzano tam sekcje. I na kim, drodzy Państwo, przeprowadzono te sekcje? Przede wszystkim były to zwłoki bandytów, kryminalistów, te, które trafiały do tego teatru anatomicznego zaraz po wykonaniu wyroku, nawet tego samego dnia, a czasami nawet lekarze kradli te zwłoki z szubienic, bo trzeba przyznać, że też nie tak łatwo było zdobyć taki materiał do badań. I tak jak się często opisuje to w literaturze naukowej, bardzo często tym oto sekcjom towarzyszyła też muzyka, posiłki, taka atmosfera teatralna. No może dzisiaj sobie to trudno wyobrazić, ale kiedyś w XVII wieku wyjście czy kupienie biletu na spektakl anatomiczny można było porównać z wyjściem do opery, czy do filharmonii, czy do teatru. Drodzy Państwo, w dniu sekcji odbywały się także pochody przedstawicieli miejscowej gildii z pochodniami przez miasto. No a w czasie tego rytuału, w czasie tego spektaklu naukowego także starano się podkreślić taki religijny wymiar tych wydarzeń, dlatego regularnie odbywały się minuty ciszy, ta atmosfera memento mori, atmosfera vanitas w każdej minucie wydarzenia była jak najbardziej wyczuwalna, więc też jak najbardziej miano było wyczuwalne poszanowanie ciała ludzkiego, a obowiązkiem każdej gildii w Niderlandach było potem zorganizowanie pogrzebu takiego zmarłego. Drugim holenderskim ośrodkiem naukowym, gdzie medycyna rozwijała się na bardzo dużą skalę, było Amsterdam. Tylko że w Amsterdamie w tym czasie nie było uniwersytetu. W Amsterdamie działała w tym czasie taka instytucja, którą nazywano Ateneum Illustre. To był taki poprzednik szkoły wyższej w tym pięknym mieście nad kanałami. Ale przede wszystkim w Amsterdamie, drodzy Państwo, od połowy XVI wieku działała Gildia Chirurgów. Gildia Chirurgów, która w 1552 roku wyodrębniła się z gildii, która zrzeszała innych rzemieślników. Wcześniej bowiem, przez XV wieku i na początku XVI stulecia, chirurdzy byli w jednej gildii z ludźmi, którzy wykonywali buty, chodaki, łyżwy,
A warto także dodać, że wcześniej chirurdzy zajmowali się także strzyżeniem, golili brody, także wykonywali te najprostsze zabiegi związane z upuszczaniem krwi i dopiero właśnie w połowie XVI wieku wyodrębnili się, a w 1555 roku uzyskali zgodę od króla Filipa II, który w tamtym czasie mieszkał w Madrycie, ale miał pod sobą, pod swoją kuratelą, także Niderlandy, zgodę na wyłączenie się, na wyodrębnienie swojej instytucji i to był dla nich wielki prestiż, wielki zaszczyt, a przede wszystkim no, podbudowanie tego statutu chirurgów. Drodzy Państwo, w XVI wieku początkowo główną siedzibą gildii była taka mało znana kaplica świętej Małgorzaty, która kiedyś znajdowała się w samym centrum Amsterdamu. Natomiast w roku 1611 na trzy mniej więcej dekady chirurdzy przenieśli się do takiego słynnego budynku Wagi, który znajduje się w samym centrum Amsterdamu. Ten budynek mogą Państwo dzisiaj nawet odwiedzać, będąc w tym oto mieście. Łatwo do niego trafić, bo przyznaję, że on jest położony obok dość charakterystycznej amsterdamskiej dzielnicy. I drodzy Państwo, ten budynek Wagi kiedyś był częścią murów miejskich, a na początku XVII wieku właśnie mieściły się tam gildie. Na jednym piętrze była gildia świętego Łukasza, w której działali artyści, natomiast część pomieszczeń zajmowała właśnie ta wyodrębniona gildia chirurgów. I drodzy Państwo, w tym budynku powstał taki teatr anatomiczny, który tutaj Państwo widzą i w którym właśnie odbywały się te spektakle, o których będę mówił, więc właśnie w tym pomieszczeniu tutaj prezentowanym po prawej stronie występował ten słynny doktor Nicolas Tulp. Warto dodać, że potem jeszcze na kilka dekad chirurdzy amsterdamscy wrócili ponownie do kaplicy świętej Małgorzaty, a potem ponownie wrócili jeszcze do budynku Wagi w samym sercu Amsterdamu i działali tam do początku XIX wieku, czyli do epoki napoleońskiej. Drodzy Państwo, w XV i w XVI i w XVII wieku niezwykle popularne w malarstwie niderlandzkim były tego typu obrazy, tego rodzaju portrety, które ukazywały członków nie tylko gildii, ale także różnych stowarzyszeń, zgromadzeń, różnych związków i różnych formacji wojskowych. Drodzy Państwo, no społeczeństwo północnych i południowych Niderlandów to było społeczeństwo typowo mieszczańskie, które było dość bogate, które inwestowało w własne biznesy i tego typu obrazy dekorowały kamienice, pałace, budynki użyteczności publicznej. One były bardzo podobne do siebie, miały bardzo zbliżone kompozycje. Dopiero później, w XVII wieku, zaczęto nadawać tym obrazom pewne formy ekspresji, dynamizmu, pewne formy interakcji pomiędzy obrazowanymi osobami. Jak Państwo popatrzą na nazwiska tych artystów, którzy podejmowali się tych zleceń, bardzo często są to najbardziej znane nazwiska malarzy niderlandzkich, jak Frans Hals czy Rembrandt, o którym jeszcze dzisiaj będę mówił. I drodzy Państwo, warto już przejść do tych naszych obrazów anatomicznych, tych portretów, o których dzisiaj właśnie przede wszystkim powinienem naszej widowni wspominać. I historię tych obrazów warto rozpocząć od tego oto malowidła, które powstało na początku XVII wieku, a autorem tego obrazu jest mało znany flamandzki artysta Aert Pieters, który słynął z tego, że malował przede wszystkim portrety zbiorowe i generalnie to była rodzina artystyczna, ale generalnie jak Państwo popatrzą na ten obraz, no to jest taki sztywny, brakuje tutaj ekspresji, brakuje dynamizmu i tej interakcji pomiędzy prezentowanymi. Proszę zwrócić uwagę, że tu przedstawiono 20
28 osób. No najważniejszy jest oczywiście prezentowany w samym środku ten dr Sebastian Egberts, przedstawiany tutaj ze szczypcami, ale jak Państwo popatrzą na ten górny rząd portretowanych, to wszystkie głowy mniej więcej kończą się na tym samym poziomie. To jest taka dość charakterystyczna zasada izokefalizmu, która kiedyś, dawno temu była wykorzystywana nie tylko w sztuce nowożytnej, ale także w sztuce starożytnej. I jeszcze warto tutaj na tym obrazie przede wszystkim podkreślić, że tutaj głównym bohaterem nie jest ten człowiek, który leży na blacie, którego ciało jest podawane autopsji. Tutaj głównymi bohaterami są ci ludzie, którzy patrzą prosto na nas. Tak naprawdę sekcja zeszła tutaj zdecydowanie na dalszy plan. Tutaj najważniejsi są ci ludzie, którzy, drodzy Państwo, zapłacili wiele, wiele guldenów, żeby znaleźć się na tym oto obrazie. Skąd my wiemy, kim są ci ludzie? Podpowiada nam to ten zwój papieru, widoczny tutaj po prawej stronie, w dolnym rogu tego malowidła. Tam są wypisane nazwiska tych uczestników autopsji. Bardzo często to nawet nie byli lekarze, to nie byli przyszli chirurdzy. Bardzo często to byli zwykli nawet mieszczanie i zwykli urzędnicy. Z tego obrazu my nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, jak tutaj główny prelektor, dr Sebastian Egberts, miał podejść do tego zadania. Natomiast teraz, w tym momencie, warto powiedzieć, kim była postać prelektora, jakie zadania miał przy tego typu autopsjach ten oto wykładowca i jaką pełnił funkcję w ramach funkcjonowania w Gildii Amsterdamskich Chirurgów. Drodzy Państwo, przede wszystkim prelektor uczył w ciągu tygodnia, a było to najczęściej dwa razy, przede wszystkim anatomii, uczył osteologii, fizjologii, a nawet czasami miał zajęcia z botaniki. Natomiast raz do roku zadaniem takiego prelektora było przeprowadzenie ogólnootwartej sekcji na żywo. Tak jak wspominałem, odbywał się najczęściej ten zabieg zimą i specjalnie właśnie ludzie płacili, żeby znaleźć się wtedy na widowni. Drodzy Państwo, ten sam dr Egberts jeszcze raz został przedstawiony kilkanaście lat później na kolejnym malowidle, które to przypisywane jest dwóm artystom. Niektórzy historycy sztucy wspominają, że to dzieło jest autorstwa Thomasa de Keysera, natomiast inni wspominają, że być może autorem był Nicolas Elias Piquenoy. No, te najbardziej współczesne badania raczej opowiadają się za tym drugim nazwiskiem. No, tak czy owak, obaj byli typowymi realistami. Obaj malarze bardzo zwracali uwagę na płynne, subtelne przejścia kolorystyczne, no ale nadal te obrazy były sztywne, nadal były skostniałe, natomiast kompozycje, jak Państwo widzą, były w miarę uporządkowane. Jak Państwo popatrzą na ten obraz, to tak naprawdę to malowidło jest podzielone przez ten szkielet na dwie połowy. Po lewej stronie mamy tego prelektora, tego głównego bohatera wydarzeń, czyli Sebastiana Egberta, który wskazuje tutaj na dolną część klatki i na żebra. Natomiast jest obok niego kilku towarzyszy, którzy zarówno patrzą na szkielet, ale także patrzą w naszą stronę, w stronę widza. Proszę zwrócić uwagę, że postać głównego prelektora została wyeksponowana kapeluszem. Tutaj tak naprawdę na tym obrazie jedna osoba ma jedynie nakrycie głowy. I ten kapelusz miał widzowi podpowiadać, kto jest najważniejszy i kogo słuchano podczas prelekcji wiele, wiele lat temu. Drodzy Państwo, kilka ciekawostek warto teraz powiedzieć o tym malowidle. Podobno szkielet tutaj prezentowany należał do pirata.
Pirata, który został poddany po śmierci sekcji, ten obiekt należał do Sebastiana Egberta i ten prelektor podarował ten szkielet Gildii Amsterdamskiej, a potem tak regularnie korzystał z niego podczas zajęć. Co jest jeszcze ważne? Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że właśnie ten prelektor wskazuje narzędziem na dolną część klatki piersiowej, na okolice żeber, więc w pewnym sensie możemy się domyśleć, że tutaj chce symbolicznie podkreślić to słynne żebro Adama, z którego miała powstać Ewa. Po trzecie, wydaje się, że ta symbolika vanitas, czyli marności żywota ludzkiego i tej przemijalności naszego życia tutaj zdecydowanie dobitnie została zaznaczona przez ten środkowy, pionowy element. I dodatkowo niech Państwo popatrzą, że ten szkielet tak jakby szyderczo uśmiechał się do Egbertsa, co znamionuje nam, że w pewnym sensie każdy w którymś momencie z nas musi spodziewać się śmierci, więc ta symbolika memento mori tu była bardzo wybitnie podkreślona. Drodzy Państwo, kolejny obraz powstał bardzo szybko, w roku 1620. Tutaj symbolem vanitas w tym kolejnym malowidle, tu na pewno Pikenoja, tym razem nie jest szkielet, tylko czaszka, na którą zwraca uwagę dłonią, a przede wszystkim palcem, tytułowy Johann Fontaine. I drodzy Państwo, to malowidło do naszych czasów przetrwało w bardzo słabym stanie zachowania, ponieważ w Gildii Amsterdamskiej, w budynku Wagi, na początku XVIII wieku wybuchł pożar, no i kilka niestety dzieł sztuki ten pożar strawił, no i zachowały się fragmentarycznie. Więc tak naprawdę w tym przypadku nie wiemy, jak wyglądało całe malowidło, ale widzimy jego środkowy trzon, środkowy element kompozycji, który jest podobny do poprzednich przedstawień. Drodzy Państwo, takich obrazów w malarstwie Niderlandów Północnych było bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę główne miasta dzisiejszej Holandii, czyli Amsterdam, właśnie Leida, Gouda, Delft, miały bardzo podobne związki chirurgów zwane gildiami i dla każdego z tych stowarzyszeń powstawały podobne płótna. Tutaj akurat na kolejnej ilustracji prezentuję obraz bardzo znanego niderlandzkiego artysty Mirevelda, który namalował tym razem lekcję anatomii doktora Willema van der Mera. I tutaj akurat na tym obrazie te zwłoki ludzkie są wyeksponowane. Widzą Państwo, że nastąpiło już otwarcie brzucha, że za moment dojdzie do tych najważniejszych momentów autopsji, ale to, co chcę Państwu tutaj pokazać, to takie drobne elementy, które na pierwszy rzut oka mogą być pomijane. Przede wszystkim proszę zobaczyć, co trzyma jeden z uczestników wydarzenia, widoczny wysoko po lewej stronie, tuż obok szkieletu. Trzyma karty, na których widoczne są rysunki pochodzące najprawdopodobniej ze słynnego dzieła Wezaliusza De Humani Corporis Fabrica. To pokazuje tylko, jak bardzo ci anatomowie z północnej Italii wzorowali się na odkryciach swoich kolegów z południa kontynentu. Po drugie, proszę zwrócić uwagę na tę płonącą tutaj świecę. Ona oczywiście rozświetla nam ten obraz, ale taka płonąca świeca może oczywiście łączyć się i kojarzyć także z symboliką śmierci. A już takim najciekawszym elementem to są zioła, trzymane tutaj przez tych mężczyzn w pierwszym rzędzie, tutaj blisko głowy nieboszczyka. No zadaniem tych ziół było przede wszystkim odrzucenie tego charakterystycznego zapachu, który był wyczuwalny przy tego typu autopsjach. My często nie bierzemy pod uwagę, że wytrzymanie na takim spektaklu przy dłużej niż godzinę nie było łatwym zadaniem, nie było łatwym wyzwaniem, a jeszcze
jeszcze jak dodamy, że ludzie płacili za to pieniądze, no to my do tego tematu z perspektywy 300 lat na pewno podchodzimy zupełnie, zupełnie inaczej. I podobnych obrazów było, tak jak mówiłem, dużo więcej. Tutaj pokazuję Państwu malowidło, które tym razem powstało dla gildii chirurgów Antwerpii. Tutaj akurat mamy na pierwszym planie przy zwłokach trzech prelektorów. I drodzy Państwo, akurat w południowych Niderlandach, co ciekawe, tego typu malowideł było dużo, dużo mniej i do dnia dzisiejszego akurat nie wyjaśniono, dlaczego tak się stało, że przede wszystkim dzisiejsza Holandia królowała z tego typu tematami w malarstwie XVII-wiecznym. I przechodzimy, drodzy Państwo, w końcu do naszego obrazu. Drodzy Państwo, przede wszystkim na sam początek trzeba zwrócić uwagę na kompozycję. Ona jest wybitnie piramidalna. Tutaj dolnym bokiem tej piramidy na pewno są zwłoki, o których za chwilę będę mówił, a na przykład ten szczyt piramidy albo możemy wyznaczyć na kapeluszu tytułowego Nicolasa Tulpa, albo na kapeluszu tej postaci, która jest widoczna tam na drugim planie, która patrzy bezpośrednio na nas. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że osoby tutaj zaprezentowane na tym malowidle zostały podzielone tak naprawdę na dwie części. Po lewej stronie są obserwatorzy, a po prawej stronie ta najważniejsza postać, ta najbardziej wyeksponowana, ta najważniejsza dla całego wydarzenia, czyli Nicolas Tulp. I to też oczywiście zostało podkreślone dodaniem mu tego czarnego kapelusza. Po trzecie, warto także zwrócić uwagę, co jest tą główną linią diagonalną, tą przekątną tego malowidła, są te zwłoki, które poddawane są w tym momencie autopsji. Proszę także przyjrzeć się, jak umiejętnie Rembrandt manewrował tutaj światłem. To światło pada zdecydowanie z lewej strony, wyznacza taką granicę tutaj na malowidle światła i cienia. No, drodzy Państwo, Rembrandt był mistrzem w posługiwaniu się chiaroscuro, czyli taką techniką właśnie operowania światłem i cieniem, więc wszystkie te jego zdolności i umiejętności na tym obrazie są wyczuwalne. A co najważniejsze, ten słynny malarz holenderski dodał właśnie tutaj interakcję, ten dynamizm, tę teatralizację przedstawień. No tutaj my przede wszystkim zwracamy uwagę na tą sekcję, która dotychczas często schodziła na drugi, a nawet dalszy plan. I też proszę popatrzeć na tych wszystkich tutaj bohaterów tego wydarzenia. Oni patrzą w różne strony na tym malowidle. Dwaj najbliżej Tulpa bacznie zwracają uwagę na czynności, które wykonuje prelektor. Dwóch tutaj przedstawionych towarzyszy Tulpa patrzy bezpośrednio na nas. Mówię o tych postaciach przedstawionych najwyżej na tym malowidle. Natomiast jeden tutaj z towarzyszy Tulpa patrzy na tą księgę w dolnym prawym rogu, o której będę mówił dwa słowa za chwilę. A jeszcze mamy jednego mężczyznę dodanego po lewej stronie i pewne odkrycia historyków sztuki sugerują nam, że ta postać ukazana najbardziej po lewej stronie mogła być też domalowana dużo, dużo później, ponieważ po prześwietleniu tego obrazu udowodniono, że tutaj na tym dziele sztuki było bardzo dużo przemalowań. Dodano postać po lewej stronie, usunięto tej postaci na samej górze kapelusz w tym celu, żeby najprawdopodobniej Tulpa wyeksponować. Po trzecie, zwłoki tego mężczyzny leżące na stole, a przede wszystkim jego, ta najbliżej nas dłoń, kiedyś zakończona była kikutem, a dzisiaj mamy dłoń z pięcioma palcami. Więc widzą Państwo, że artysta zmieniał pewne elementy obrazu w trakcie powstawania tego arcydzieła. Drodzy Państwo, obraz powstał w 1632 roku, tak naprawdę na początku kariery Rembrandta. Wtedy ten słynny holenderski malarz, drodzy Państwo, miał tylko 26 lat, a już był znany tak naprawdę w całych północnych Niderlandach i już miał własną prywatną pracownię w samym sercu
Amsterdamu. Sam Rembrandt zdawał sobie sprawę, że jest znany, utytułowany, że cała kariera przed nim stoi otworem. Z tego też powodu on się podpisał imieniem na tym obrazie. Widzą tutaj pełne jego imię Rembrandt, w domyśle fecit, czyli wykonał, rok 1602 rok. Więc widzą Państwo, że w pewnym sensie Rembrandt tym złożeniem podpisu na tym malowidle porównywał się do Michelangelo, Rafaela czy do innych słynnych nowożytnych artystów. Niektórzy mawiają, że lekcja anatomii tulpa to tak naprawdę pierwsze arcydzieło Rembrandta. Ja się akurat z tym nie zgodzę, ponieważ 2 lata wcześniej Rembrandt namalował wspaniały wizerunek Jeremiasza, tutaj smutnego na widok zburzenia Jerozolimy. Ten obraz prezentuje w prawym dolnym rogu. Ten Jeremiasz jest tutaj niesamowicie przedstawiony, jeśli chodzi o fizjonomię jego ciała. Jeszcze dodatkowo Rembrandt tutaj wspaniale posługuje się światłem, no ale bez wątpienia trzeba przyznać, że lekcja anatomii doktora Tulpa to faktycznie początek kariery Rembrandta. To arcydzieło otworzyło mu drogę na kolejne zlecenia i pozwoliło mu stać się jednym z najsłynniejszych malarzy, którego podziwiamy do dnia dzisiejszego. Kim był, drodzy Państwo, Nicolaes Tulp? Proszę Państwa, to był najwybitniejszy anatom Amsterdamu pierwszej połowy XVII wieku. Tak naprawdę nazywał się Klaas Pieterszoon, więc nazwisko Tulp to jest pseudonim, którego zaczął używać przez większą część kariery i to słowo odnosi się do tulipanu, czyli do tego kwiatu, który tak w Holandii jest popularny do dnia dzisiejszego. Poza tym ten kwiat występował w herbie rodzinnym Pieterszoonów, czyli późniejszych tulpów. Drodzy Państwo, no tulp, jak wszyscy domyślamy się, wykształcił oczywiście na Uniwersytecie w Leidzie. Miał za sobą praktykę w Amsterdamie i właśnie w roku 1628 wybrano go na tego prelektora, czyli tego najważniejszego lekarza gildii chirurgów w tym mieście nad kanałami, więc w tym momencie prestiż i sława tego lekarza, tego anatoma jeszcze bardziej wzrosła. On w historii medycyny znany jest z kilku odkryć i z kilku ważnych opisów medycznych. Przede wszystkim opisał zastawkę krętniczo-kątniczą. To jest taki fałd na granicy jelita grubego, jelita ciężkiego. Opisał jako jeden z pierwszych krążenie limfatyczne. Także zostawił dla potomności wspaniały opis słynnej choroby beriberi. A poza tym jako jeden z pierwszych anatomów i pierwszych chirurgów wykonał drenaż ropnia oraz trepanaszkę czaszki w celu usunięcia krwiaka nadtwardówkowego. Poza tym popełnił kilka bardzo ciekawych prac medycznych w czasach, no, kiedy tak naprawdę nie było łatwo pod względem higienicznym, epidemiologicznym i sanitarnym w Niderlandach, bo bardzo często regularnie wybuchały epidemie ospy, epidemie dżumy, więc te prace, które tutaj wspominam kursywą na dole, to był nowoczesny punkt widzenia na sprawy medyczne w Niderlandach na początku XVII wieku. Teraz czas przyszedł, żeby wyjaśnić, czym może być ten obiekt, który na obrazie widoczny był w prawym dolnym rogu. Najczęściej znawcy tematu i historycy sztuki, a także historycy medycyny wspominają, że najprawdopodobniej ta otwarta księga tutaj w sąsiedztwie stóp tego kryminalisty, o którym za chwilę będę mówił, to jest słynne dzieło Andreasa Wezaliusza, czyli De Humanis Corporis Fabrica, które powstało w 1543 roku w Wenecji i które zmieniło podejście do medycyny, ponieważ autor tej pracy, Wezaliusz, zakwestionował wiele postulatów słynnego lekarza z czasów antycznych, Galena. I tutaj po prawej stronie widzą Państwo kartę tytułową tej pracy De Humani Corporis. Na pewno ta praca była w wielu egzemplarzach dostępna w północnych Niderlandach i bez wątpienia musiał ją znać
Nicolas Tulp. Poza tym Nicolas Tulp był także uczniem Petera Pawła, o którym już mówiłem, a Pawł był uczniem samego Wezaliusza, więc lepszego i bardziej praktycznego podręcznika w pierwszej połowie XVII wieku dla anatomów nie było. Natomiast teraz dwa słowa jeszcze trzeba powiedzieć o tych towarzyszach Nicolasa Tulpa. Ja wszystkich nazwisk nie chciałem Państwu wymieniać, bo to nie o to nam chodzi, tylko wymieniłem kilka tych najważniejszych postaci tutaj widocznych. Tak naprawdę z tej siódemki towarzyszącej Tulpowi dwóch tylko było mistrzami chirurgii i dwóch należało tylko do tej amsterdamskiej gildii, o której teraz rozmawiamy. Reszta natomiast była mniej znanymi chirurgami, a niektórzy też byli zwykłymi właśnie mieszczanami, zwykłymi urzędnikami gildii, którzy specjalnie zapłacili, żeby znaleźć się na tym obrazie. I jeszcze raz podkreślam, proszę zwrócić uwagę na tą siatkę przekątnych, na tę siatkę linii wzroku zaprezentowanym na tym malowidle, bo ona niezwykle misternie buduje tutaj całą kompozycję tego malowidła. Drodzy Państwo, jedynym przedstawionym, który tak naprawdę nie zapłacił za to, żeby znaleźć się na tym obrazie, no to był ten Adrian Adriansson, zwany w skrócie Aris Kindem. Drodzy Państwo, to był bardzo znany amsterdamski złodziej, który często do rabunków używał broni białej, no i kilkakrotnie był łapany, kilkakrotnie był skazywany. Bardzo możliwe, że właśnie wcześniej odcięto mu po jednej z kradzieży dłoń, dlatego wcześniej możliwe właśnie, że Rembrandt namalował tą leżącą postać z kikutem. Natomiast w końcu przekroczył Rubikon, ten Aris Kind, przekroczył pewną granicę i skazano go na śmierć. Ostatnie dni spędzał w budynku Wagi, bo tam też mieściło się więzienie. No i w 31 dniu stycznia 1632 roku trafił na szubienicę, a po wykonaniu wyroku bardzo szybko trafił na ten stół sekcyjny, no i już stał się pomocą naukową w trybie natychmiastowym, bo tak trzeba było działać w trybie szybkim, stał się pomocą naukową Nicolasa Tulpa. Drodzy Państwo, od wielu, wielu dziesiątków lat specjaliści zastanawiają się, dlaczego akurat malarz Rembrandt zwrócił tutaj uwagę na sekcję przedramienia, na sekcję dłoni, bo to było bardzo nietypowe dla procedury, dla protokołu wykonywania autopsji. Przede wszystkim warto wytłumaczyć, na czym polegał ten protokół. Sekcje najczęściej trwały 3 dni. Podczas pierwszego dnia wykonywano sekcję żołądka i sekcję klatki piersiowej, czyli otwierano tutaj po środku ciało człowieka. Drugiego dnia bardzo często wykonywano sekcję mózgu i to bardzo często na odciętej głowie. Natomiast dopiero trzeciego dnia odbywały się sekcje kończyn górnych i dolnych. A teraz jakbyśmy wrócili na chwilę do obrazu Rembrandta, to tutaj wydaje nam się, że właśnie klatka piersiowa i brzuch są nietknięte, tym bardziej głowa tego martwego przestępcy. To jest pierwszy powód do zastanowienia dla specjalistów. Drugi powód, który bardzo często jest tutaj przywoływany, to to, że lewa dłoń, która częściowo znajduje się w szczypcach Nicolasa Tulpa, jest wyraźnie dużo, dużo dłuższa od drugiej dłoni. No jest to dość nietypowe, jeśli chodzi o anatomię ciała ludzkiego. Niektórzy wręcz podejrzewają, że ta dłoń, która jest poddawana sekcji, to nawet to nie może, to może nie musi być dłoń przedstawionego tutaj zmarłego kryminalisty. No i trzecia sprawa, która najbardziej zastanawia specjalistów, no to rozmieszczenie tych mięśni i tych ścięgien tutaj trzymanych w szczypcach przez doktora Nicolasa Tulpa. Tutaj przede wszyscy zwracają uwagę na mięsień zginacz powierzchowny palców, który odpowiada właśnie za zginanie naszych palców. No i ten mięsień tutaj jest
trzymany faktycznie w tych szczypcach przez naszego głównego bohatera, ale już specjaliści, przede wszystkim anatomowie, mają pewne wątpliwości, czy ten mięsień wychodzi z właściwego miejsca. Niektórzy zastanawiają się, czy na obrazie jest widoczne wyjście z nadłykcia bocznego, czy z nadłykcia przyśrodkowego. Niektórzy także zwracają uwagę, że brakuje tutaj pewnych struktur mięśniowych, że doszło tutaj w pewnym sensie do uproszczenia tego oto przedstawienia i do pewnej, no do pewnego uproszczenia tutaj tego detalu anatomicznego. Długo się zastanawiano, długo debatowano. I w końcu, drodzy Państwo, w roku 2006, kiedy obchodzono w Holandii 400. rocznicę urodzin Rembrandta, zdecydowano się wykonać bardzo podobną sekcję na zwłokach, tym razem 41-letniego mężczyzny. I kiedy wykonano tą sekcję współczesnego, bym powiedział, przedramienia, no to specjaliści doszli do pewnych wniosków. Przede wszystkim na obrazie Rembrandta bez wątpienia doszło do rozluźnienia kilku struktur anatomicznych. Po drugie, specjaliści właśnie zwrócili uwagę na to pewne uproszczenie budowy tkanki anatomicznej. Po trzecie, wielu specjalistów, którzy odbywali tą współczesną sekcję, zwrócili uwagę, że niekoniecznie właściwa jest masa tkanki mięśniowej przedstawiona na obrazie Rembrandta. Ale to mogło wynikać z tego, że no, inne ciało było prezentowane na obrazie, a inne ciało mężczyzny było poddawane sekcji ponad 300 lat później. I drodzy Państwo, te dyskusje tak naprawdę trwają do dnia dzisiejszego i pewnie długo jeszcze się nie zakończą. Na pewno takie eksperymenty naukowe rzucają dużo światła na budowę anatomiczną tutaj przedstawioną na tym malowidle, a ja pozwolę sobie rozwiązanie tej zagadki pozostawić anatomom. Ja też mam nadzieję, że zorganizujemy kiedyś taki wieczór, taką dysputę naukową, w której będzie brał udział anatom, będzie brał udział historyk sztuki, będzie brał udział malarz i te właśnie trzy osoby wypowiedzą się, jak oni patrzą na to oto malowidło. Co jeszcze chciałbym dodać w tym miejscu? To przede wszystkim to, że być może Rembrandt, jak i Nicolaus Tulp we współpracy wzorowali się na stronie przedstawionej tutaj po prawej stronie, która też pochodzi z pracy Andreasa Wezeliusza. I tutaj na tej rycinie widzą Państwo portret tego słynnego padewskiego anatoma, który także wykonuje sekcję przedramienia i zwraca uwagę na ścięgna i na mięśnie, które odpowiadają za zginanie palców. A sam malarz jeszcze tutaj na tym obrazie zdołał w jeden sposób niezwykle ciekawy, niezwykle symboliczny przedstawić zginanie palców. Proszę popatrzeć na jego drugą dłoń, tę, która nie trzyma żadnego narzędzia. Widzą Państwo, że on tutaj delikatnie zgina palce, więc dla wielu obserwatorów, czy nawet dla wielu specjalistów, którzy patrzą na ten obraz, zauważają oni taką interakcję pomiędzy dłonią jedną Tulpa, a tą dłonią poddawaną sekcji, że ten eksperyment Tulpa w pewnym sensie miał pokazywać, jak działa ręka człowieka, na jakiej zasadzie odbywa się zginanie palców. No i drodzy Państwo, jeszcze jedna ważna sprawa związana z tym obrazem. Ten obraz inspirował kolejne malowidła przez kolejne dziesiątki lat. Od momentu namalowania tego płótna przez Rembrandta, kolejni malarze, którzy prezentowali sekcje anatomii, bardzo często chcieli właśnie podkreślić ten aspekt teatralizacji całej tej sceny. Drodzy Państwo, to, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, zanim przejdę do kolejnych malowideł, to to, że ten obraz
inspirował także słynnych malarzy w kolejnych stuleciach. W roku 1856 Hagę odwiedził słynny malarz francuski Edouard Manet. I on odwiedził muzeum w Hadze, stał przed obrazem Rembrandta i niedługo później wykonał taki oto szkic, który także dzisiaj jest bardzo znany w historii sztuki i który pokazuje właśnie, jak Rembrandt potrafił zainspirować malarzy 200 lat później. Na podstawie, drodzy Państwo, obrazu Nicolasa Tulpa w czasach współczesnych także powstało bardzo dużo malowideł. Tutaj prezentuję obraz południowoafrykańskiego malarza Jula Damaso, który przedstawił lekcję anatomii tulpa, ale tutaj postacie przedstawione na tym malowidle mają twarze słynnych polityków RPA. Widać tam byłego prezydenta Thabo Mbekiego, widać słynnego arcybiskupa Desmonda Tutu, a przede wszystkim najważniejszy jest ten młody chłopiec, który dożył jedynie 12 roku życia, który wcielił się w postać Nicolasa Tulpa, bo to jest chłopiec, który nazywał się, drodzy Państwo, Nkosi Johnson. To był chłopiec zarażony wirusem HIV, który zmarł w wieku 12 lat. Wiemy wszyscy, że w RPA ta choroba to jest wielki problem dla tej części świata. I ten mały chłopiec przed śmiercią wystąpił na międzynarodowym kongresie, podczas którego swoją mową wzruszył zebraną publiczność, ponieważ on mówił o ludziach zarażonych wirusem HIV, mówił o ofiarach AIDS i prosił, żeby świat traktował ich na równi. Z tego powodu ten malarz Damaso postanowił unieśmiertelnić tego chłopca. No niestety to malowidło spotkało się z dużą krytyką, z wieloma kontrowersjami w RPA, ponieważ to malowidło niestety na przykład zostało uznane za rasistowskie, ale drodzy Państwo, trzeba też przyznać, że zostało niedawno sprzedane za wiele, wiele tysięcy dolarów. No i dzisiaj stanowi takie wypełnienie drogi, którą rozpoczęliśmy w XVII wieku od Rembrandta i która kontynuowana jest do dnia dzisiejszego. Takich obrazów, takich malowideł wzorowanych na lekcji anatomii tulpa było bardzo wiele, było dużo więcej. W chwili obecnej powstaje także dużo takich charakterystycznych memów. Ja mógłbym Państwu takich obrazków pokazać dzisiaj dziesiątki, czy nawet setki. Wybrałem te najzabawniejsze, te najciekawsze, które wykorzystują bohaterów ze świata bajek, ze świata filmów, a bardzo często też bohaterów żyjących czy naukowców, którzy dzisiaj w świecie medycznym wykonują tego typu zabiegi, tego typu autopsje. No i drodzy Państwo, czas przejść do drugiego słynnego obrazu Rembrandta, który jest o wiele mniej znany, a równie niesamowity i absolutnie warty omówienia. Jest to lekcja anatomii, tym razem doktora Jana Dajmana. Drodzy Państwo, ten obraz niestety spalił się w roku 1723, więc z pierwotnego płótna pozostał tylko centralny fragment malowidła, który pokazuje sekcję wykonywaną tym razem na niejakim Jorisie Fontainie, sekcję tym razem mózgu i nawet niestety na skutek tego pożaru nie widzimy głowy tego głównego prelektora, czyli doktora Dajmana. Drodzy Państwo, zachował się natomiast szczęśliwie szkic do tego obrazu, który prezentuję na kolejnej ilustracji, który może nam podpowiedzieć, jak pierwotnie to płótno wyglądało. Więc domyślamy się, że pierwotnie Rembrandt stworzył o wiele większe malowidło, z większą ilością bohaterów, z widownią teatru anatomicznego, bardzo harmonijnie i proporcjonalnie uporządkowaną. No i warto także dodać, że na podstawie tego szkicu całkiem niedawno specjaliści holenderscy wykonali rekonstrukcję obrazu, no który, gdyby nie pożar, do naszych czasów przetrwałby mniej więcej w takiej formie. Więc widzą Państwo ponownie dwie grupy na widowni i przede wszystkim te dwie postacie centralne, czyli prelektora, jak i samego zmarłego, który jest poddawany autopsji. Drodzy Państwo, ten obraz niezwykle przypomina słynne malowidło z końca XV
wieku słynny obraz Andrei Mantegni. Proszę tutaj zwrócić uwagę na ułożenie zwłok tutaj tego przestępcy, tego kryminalisty. Tak naprawdę te stopy tego Fontaine'a wychodzą prosto na nas. Wydaje nam się, że trójwymiarowo wyłaniają się ponad ramą malowidła. I na podobnych zasadach skrótu perspektywicznego pod koniec XV wieku ciało Chrystusa namalował słynny renesansowy malarz Andrea Mantegna. Dzisiaj ten włoski obraz jest do obejrzenia w słynnej pinakotece Brera w Mediolanie. Często mówi się o nim o obrazie brudnych stóp Chrystusa, ale te brudne stopy są tutaj też widoczne na ciele tego kryminalisty. I dlaczego akurat Rembrandt zdecydował się wykorzystać tę włoską inspirację? Rembrandt nigdy nie był w Italii, ale bez wątpienia w północnych Niderlandach musiały być dostępne ryciny, które powstały na podstawie malowidła Mantegni, i te ryciny na pewno Mantegni były dobrze znane Rembrandtowi. Z tego też powodu zdecydował się właśnie wykorzystać to niezwykle ciekawe rozwiązanie kompozycyjne, że tutaj w pełni przedstawić ciało poddawane autopsji. No i proszę Państwa, co tutaj przedstawiono? Proszę mi wybaczyć za dość drastyczne obrazki towarzyszące tutaj obrazowi Rembrandta, ale w miarę wiernie chciałem przedstawić tutaj i opisać sekcję się odbywającą, a tym razem jest to sekcja mózgu, czyli to, co już mówiłem, tak zwany drugi dzień protokołu sekcyjnego. Wcześniejszego dnia zorganizowano sekcję brzucha i to tutaj potwierdza nam obraz, ponieważ faktycznie wyłania nam się tutaj w partii brzucha taka ciemna dziura, czyli najprawdopodobniej wnętrzności dobę wcześniej zostały wyjęte, a drugiego dnia prelektor, w tym wypadku Jan Dajman, zdecydował się na przeprowadzenie sekcji mózgu. I widzą Państwo, że on w szczypcach trzyma, drodzy Państwo, taki element anatomiczny zwany falsz cerebri, czyli wypustkę opony twardej, i trzyma ją pomiędzy dwoma fragmentami opon mózgowych. I drodzy Państwo, ponownie, nie całkiem niedawno, kilkanaście lat wcześniej, specjaliści przeprowadzili bardzo podobną autopsję. Tym razem na głowie zmarłej 91-latki, i oni także zdecydowali się dotrzeć podobną drogą, jak to czynił Dajman, i malując malowidło Rembrandt do tej wypustki falk cerebri. No i ci specjaliści, ci anatomowie potwierdzili, że tutaj w tym malowidle też są pewne nieścisłości, które polegają na tym, że anatom przeprowadzający sekcję nie jest podobno w stanie obrócić tej wypustki opony twardej, tak jak to przedstawił Rembrandt na malowidle, że dopiero ta wypustka opony twardej jest widoczna po usunięciu innych fragmentów mózgu, co dokładnie prezentuje szczególnie to zdjęcie po prawej stronie. A co malarz chciał zaprezentować na płaszczyźnie symbolicznej? No przede wszystkim Rembrandt chciał uchwycić tą symbolikę memento mori, o której mówiłem, ponieważ ta wypustka opony twardej przypomina w pewnym sensie kształtem sierp, przypomina w pewnym sensie kształtem kosę, więc ta symbolika przemijalności, umierania, symboliki związanej z vanitas jest tutaj jak najbardziej czytelna. Niektórzy także podpowiadają, niektórzy także sugerują, że być może Rembrandt chciał dotrzeć też przekazem do uchwycenia duszy ludzkiej. Według wierzeń niektórych nowożytnych mieszkańców starej Europy, a także wielu filozofów, dusza ludzka miała kryć się w szyszynce.
I podobno dusza ludzka miała ważyć 21 gramów. I podobno faktycznie ten ciężar ciała ludzkiego zmieniał się z czasu tuż przed śmiercią, porównując z czasem po śmierci. Podobno były takie badania przeprowadzane, więc być może też Rembrandt chciał tutaj uchwycić gdzieś w tle, na drugim planie, próbę dotarcia prelektora do tej szyszynki, gdzie ta dusza ludzka się kiedyś znajdowała, a po śmierci ulotniła się, i to miała być ta największa, najbardziej sroga kara dla przedstawionego tutaj przestępcy. I już ostatnia sprawa, którą chciałem omówić przy okazji tego malowidła, to to, że właśnie taka kosa w towarzystwie szkieletu bardzo często była wykorzystywana w symbolice gildii amsterdamskich chirurgów. Ten motyw śmierci, ten motyw symboliki memento mori występował zarówno na medalach, jak i na pieczęciach gildii. Tutaj akurat Państwu prezentuję awers medalu, który w gildii był prezentowany tym najbardziej zasłużonym członkom. Drodzy Państwo, tyle na temat tulpa. I teraz w drugiej części mojego wystąpienia przejdźmy płynnie do następcy Nikolasa Tulpa, czyli do doktora Frederika Ruysza, który był postacią niezwykłą, absolutnie wartą omówienia. No z perspektywy czasu niektórzy by go nazwali szarlatanem, być może doktorem Frankensteinem, a na pewno był niezwykłym specjalistą, bardzo znanym anatomem i miał pewne umiejętności, o których zaraz Państwu kilka słów powiem. Ale zacznijmy od pierwszego obrazu ukazującego Frederika Ruysza, który powstał w roku 1670 i dzisiaj prezentowany jest na ekspozycji w Muzeum Historycznym w Amsterdamie. Ponownie widzimy głównego prelektora Ruysza tutaj z narzędziem, który wykonuje tym razem, drodzy Państwo, autopsję strefy pachwinowej w okolicach lewego uda, tym razem z pięcioma towarzyszami, ale to, co jest ciekawe, w tle znajdują się dwie rzeźby. Są to figury ukazujące, jak Państwo domyślają się, Asklepiosa i Apolla, czyli dwóch greckich bogów, którzy związani byli z symboliką medyczną. Ten obraz też jest dużo jaśniejszy, dużo bardziej dostojny. Tutaj o wiele bardziej nawet godność tych osób prezentowanych jest przedstawiona. Co więcej, zwłoki przez swój koloryt, przez operowanie światłem, przez Adriana Bakera są bardziej wyeksponowane i w pewnym sensie wyglądają jak żywe. Tu wydaje nam się, że ta osoba poddawana autopsji być może nawet śpi, być może przebywa w stanie omdlenia, a na pewno nie wydaje nam się, jakby była martwa. O samym artyście Adrianie Bakerze niewiele wiadomo. Wiadomo, że spędził trochę czasu w Italii i pewne rzeczy, których nauczył się w tej słonecznej Italii, na pewno przywiózł ze sobą do Holandii i widać ten pewien klasycyzm wykonania tego dzieła tej pracy, więc widzą Państwo, że ten artysta dorzucił tutaj pewne swoje doświadczenia z kilkuletniego pobytu w Italii. Drodzy Państwo, obraz powstał w roku 1670, w momencie, kiedy Frederik Ruysz był bardzo znanym amsterdamskim anatomem, który stał na czele jako prelektor gildii chirurgów, który to Ruysz był w tym czasie także słynnym botanikiem, był także lekarzem medycyny sądowej, ale drodzy Państwo, był także głównym położnikiem miasta. I dzięki tym licznym funkcjom pełnionym wówczas w Amsterdamie miał dużo łatwiejszy dostęp do ciał ludzkich. Co więcej, miał dużo lepszy dostęp do ciał niemowląt, noworodków, a nawet płodów po poronieniach i po aborcjach. Bo trzeba przyznać od razu, trzeba to podkreślić, że Frederik Ruysz wyspecjalizował się w przygotowywaniu preparatów. On był mistrzem tworzenia zarówno preparatów suchych, jak i preparatów mokrych, a przede wszystkim
interesowało go wykonywanie preparatów niemowląt i płodów, o czym za chwilę porozmawiamy. Drodzy Państwo, skąd on nabywał te ciała? Tak jak powiedziałem, był lekarzem medycyny sądowej, więc tutaj z łatwością miał dostęp do ciał przestępców. Po drugie, był, tak jak wspomniałem, głównym położnikiem miasta, który prowadził wykłady dla położników i położnych, więc bardzo często też płacił tym położnym za ciała niemowląt i noworodków. Poza tym bardzo często były to ciała, dzieci, które pochodziły od prostytutek, od złodziejek, od kobiet zmarłych na bardzo wówczas popularną kiłę, od kobiet niezamężnych, a ciężarnych, no i to, co trzeba powiedzieć, tych, które zmarły przy porodzie. Drodzy Państwo, Fryderyk Róś podczas długiego życia stworzył niesamowitą kolekcję preparatów, którą prezentował w Amsterdamie. Państwo może w to nie uwierzą, ale ja to powiem, w ponad 10 domach. Tutaj widzą Państwo kartę tytułową dzieła, które powstało na podstawie jego działalności tej naukowej, na podstawie tej działalności preparatorskiej, jeśli tak to można nazwać. Widzą Państwo tutaj alegorię czasu z alegorią wegetacji, a w tle widzą Państwo wielkie pomieszczenie z licznymi gablotami, a te gabloty wypełnione są słojami z preparatami i widzą Państwo tam nawet dwóch widzów, dwóch obserwatorów, którzy dyskutują na temat tej kolekcji. A kolekcję Rusia, drodzy Państwo, odwiedzali królowie, odwiedzali książęta, politycy, ambasadorowie, także lekarze, specjaliści, z którymi Fryderyk Róś debatował na liczne naukowe tematy. Drodzy Państwo, Róś był także, tak jak powiedziałem, specjalistą od medycyny sądowej, często przeprowadzał sekcje, więc też jest znany z wielu osiągnięć naukowych. To, co sobie tutaj wypisałem i to, co chciałbym przywołać, to, że na przykład dzięki Fryderykowi Rusiowi do literatury naukowej trafił wcześniej nieznany opis wewnątrzczaszkowego potworniaka, więc widzą Państwo, że też pozostawił po sobie spadek naukowy, ten preparator, spadek naukowy, z którego kolejne pokolenia, nie tylko holenderskich medyków korzystały. A tak, drodzy Państwo, wyglądały te najciekawsze preparaty wykonane przez Rusia, te preparaty, które przetrwały do dnia dzisiejszego, już jak Państwo czytają, znajdują się dzisiaj w Petersburgu. Drodzy Państwo, tych preparatów w Petersburgu przetrwało do naszych czasów ponad 900. Są to preparaty osteologiczne, są to preparaty kardiologiczne, są to preparaty ginekologiczne i wiele z tych preparatów prezentuje określone zmiany patologiczne, takie jak na przykład bliźnięta syjamskie, nowotwory, wodogłowie, zespół wrodzonych zmian nerwowych czy rozszczepienie kręgosłupa. Być może te kolekcje w dniu dzisiejszym mogą zostać uznane za drastyczne, kontrowersyjne, niekoniecznie do pokazywania, no ale trzeba zwrócić uwagę, że tak działa natura, tak działa przyroda i z odpowiednim komentarzem, z odpowiednią narracją tego typu obiekty warto prezentować i pokazywać przede wszystkim specjalistom, a przede wszystkim studentom medycyny, no, którzy będą mieli do czynienia z takimi przypadkami podczas swojej kariery naukowej i zawodowej. Tutaj na kolejnej ilustracji prezentuję Państwu ryciny z pracy, która powstała na przykładzie tych preparatów Rusia, więc widzą Państwo po lewej stronie rycinę ukazującą noworodka z wodogłowiem, a po prawej stronie przedziwne, takie mokre preparaty, które mają coś nawet z asamblaży, czyli strój wymiarowych kompozycji, które Fryderyk Róś
rekurralnie wykonywał w XVII wieku. Tutaj nie pokazuję Państwu tutaj zdjęć tych asamblaży medycznych, tylko pokazuję, jak one zostały sportretowane na tych XVII-wiecznych rycinach. To z perspektywy 300 lat to były niezwykłe obiekty, które łączyły w sobie, uwaga, szkielety 4-5-miesięcznych płodów. Na tych asamblażach były przedstawione łożyska, kamienie żółciowe, drzewa składające się z naczyń i zastawek. Do tego, jak Państwo tak popatrzą uważnie wzrokiem, to dojrzą Państwo elementy zoomorficzne. Zobaczą Państwo pewne elementy flory. No nikt przedtem, przed Fryderykiem Rujsiem na takie przedstawienia nie wpadł, nikt tego wcześniej nie wykonywał i one się cieszyły niezwykłą popularnością, bo jak popatrzymy na te szkielety tych nieszczęsnych płodów, to one tutaj wyglądają, jakby były żywe. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre wręcz tak jakby tańczyły, niektóre chustką ocierały oczodoły. Na innych przedstawieniach wydaje nam się, że te szkieleciki wręcz grają, tak jakby grały na skrzypcach, więc w pewnym sensie Ruś także chciał nadać tym przedstawieniom elementy życia i tak jakby chciał doprowadzić do przedstawienia w pewnym sensie zmartwychwstania tych przedstawień, więc też w historii sztuki i w historii medycyny znalazło się wielu specjalistów, którzy porównywali w pewnym sensie działalność Fryderyka Rujsia do w pewnym sensie do stworzenia boskiego, a bez wątpienia ten anatom, ten chirurg był w pewnym sensie też artystą, który właśnie tworzył dzieła z pogranicza medycyny i sztuki. Drodzy Państwo, w jaki sposób ta kolekcja trafiła do Petersburga? Do 1697 roku, a nawet jeszcze kilka lat dłużej, znajdowała się w tych 10 domach Rujsia w Amsterdamie. Tak jak mówiłem, najbardziej znani ludzie odwiedzali te zbiory kuriozów i w roku 1697 jednym z gości Rujsia był car Piotr I, ten oświecony władca rosyjski, który obejrzał kolekcję Rusia, zapamiętał ją. Podobno nawet pewne teksty apokryficzne dodają, że złożył nawet pocałunek na ciele takiego jednego preparatu ukazującego 4-miesięczny płód dziecko, a potem Piotr I powrócił do Rosji. Mieszkał w Rosji przez wiele lat, stworzył nową stolicę w Petersburgu i w roku 1716 przypomniał sobie o słynnym anatomie niderlandzkim i postanowił car rosyjski zakupić kolekcję Rusia. I dokonano transakcji, podpisano umowę i drodzy Państwo, proszę zgadnąć, ile zapłacono za tę kolekcję. Zapłacono, drodzy Państwo, 30 tysięcy guldenów. Porównując tę sumę na dzisiejsze czasy, to byłoby mniej więcej 500 tysięcy euro, czyli wydawałoby się nam dzisiaj mało, ale drodzy Państwo, na początku XVIII wieku była to suma jak na Europę, jak na północne Niderlandy, astronomiczne. I drodzy Państwo, po dokonaniu zakupu statkami, drogą morską, te 2000 preparatów trafiło na Dnewę. Początkowo były zmagazynowane w pałacu takiego słynnego bojara Aleksandra Kikina, a w międzyczasie powstawał nowoczesny, piękny budynek Kunstkamery nad Newą, który już oddano po śmierci Piotra I i tam przeniesiono całą kolekcję, więc Piotr I tego nie doczekał, ale natomiast ten władca, ten car, ten imperator doczekał otwarcia w Rosji pierwszego muzeum. I właśnie te zbiory medyczne z Holandii to była pierwsza stała wystawa otwarta dla zwiedzających w tej nowej, oświeconej Rosji, która znajdowała się pod rządami Piotra I. Chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej legendzie związanej z tymi preparatami. W kilku źródłach znalazłem taką informację, jakoby w którymś momencie
ta ciecz z tych słojów, z tych preparatów mokrych, które tutaj prezentowałem wcześniej, była wypijana przez Rosjan. Takie znalazłem informacje. Tym bardziej, że podobno ta ciecz była zbudowana na materiale alkoholowym. No ale proszę nie wierzyć w te bajki, nie wierzyć w te legendy. Raczej ci kustosze rosyjscy bardzo dbali przez kolejne dekady, przez kolejne stulecia o te preparaty. Bardzo często i regularnie je konserwowali. Co więcej, wzorując się na metodzie Fryderyka Rusia, wykonywali własne, podobne eksponaty medyczne, muzealne i dzięki czemu ta kolekcja w 50 mniej więcej procentach przetrwała do naszych czasów i jest dzisiaj do obejrzenia w Petersburgu. I tak na koniec jeszcze powiem Państwu, czego podobno Fryderyk Ruś używał oprócz brandy, oprócz alkoholów, do wykonania tych preparatów, do wykonywania też preparatów suchych, że te ciała wyglądały jak żywe. Po pierwsze używał siarczka, rtęci, gliceryny, cynobru, łoju, talku, lawendy i podobno także czarnego pieprzu. Nigdy podobno nie zdradził tej swojej tajemnicy wykonywania tych preparatów, więc ci jego naśladowcy mogli tylko domyślać się, jak on pracował, jak on tworzył, dlatego też te późniejsze preparaty nie są tak piękne, jak te pochodzące z końca XVIII, z końca XVII i początku XVIII wieku. Po sprzedaży preparatów Ruś zaczął komponować drugą kolekcję i po kilkunastu latach ta druga kolekcja, drodzy Państwo, składała się z 1300 obiektów i ta druga kolekcja podobno też była sprzedana. I tutaj, drodzy Państwo, pojawia się nagle wątek polski, ponieważ pewne źródła historyczne donoszą, że drugą kolekcję preparatów Fryderyka Rusia zakupił August II, ten władca przecież polski, który pochodził z Saksonii, a po śmierci Augusta II, ponoć jego syn August III miał sprzedać tą drugą kolekcję Rusia na Uniwersytet Wittenberdze do pracującego tam słynnego anatoma Abrahama Fatera. Tak mówią niektóre źródła, natomiast inni naukowcy powątpiewają w tę historię. Raczej sugerują, że bezpośrednio z Amsterdamu do Wittenbergi ta druga kolekcja trafiła, natomiast słuch w pewnym momencie o niej zaginął i dzisiaj te preparaty, które niby przeszły w pewnym sensie przez ręce saksońsko-polskie, dzisiaj są nieznane i dzisiaj naukowcy poszukują tych preparatów z drugiej kolekcji, podejrzewając, że może niektóre znajdują się w Utrechcie, w Lejdzie i w innych miastach holenderskich. No i idąc dalej, jeszcze chciałbym Państwu pokazać drugi obraz ukazujący doktora Fryderyka Rusia, który powstał w roku 1683, czyli kilkanaście lat po pierwszym. Drugi obraz jest o tyle niezwykły, że przedstawia po raz pierwszy w dziejach tego typu malarstwa sekcję przeprowadzaną na niemowlęciu. Proszę zwrócić uwagę, że to niemowlę przedstawione też jest tuż przy łożysku, które jest widoczne na tym stole sekcyjnym i to niemowlę też tutaj wygląda jakby żyło, jakby było śpiące, jakby się trzymało jeszcze życia, bo ta dłoń tego niemowlęcia, widzą Państwo, zaciska się na pępowinie, która łączy łożysko z ciałem tego zmarłego wcześnie dziecka. Natomiast zarówno Fryderyk Ruś, jak i przedstawieni tutaj jego towarzysze nie mają nic w sobie z anatomów, którzy przeprowadzają ten zabieg. Raczej wyglądają jakby wyszli z jakiegoś balu, jakby wyszli z jakiejś filharmonii, z jakiegoś spektaklu. Tutaj anatomowie, drodzy Państwo, zostali przedstawieni jako typowi dżentelmeni. Zmienia się malarstwo, zmienia się epoka. Oni specjalnie płacili krocie malarzom, tak żeby być przedstawieni w tej warstwie godności, dostojeństwa i tego wyeksponowanego
prestiżu. Drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę na prawy dolny narożnik. Tutaj mamy ukazanego chłopca, który trzyma w dłoniach osteologiczny suchy preparat. Tutaj widzimy tego chłopca na zbliżeniu. Drodzy Państwo, jest to syn Fryderyka Rujsia, Henryk Rujś, który w momencie namalowania obrazu miał ponoć 20 lat, a tutaj został przedstawiony w wieku, no powiedzmy sobie, 11-12-letniego chłopca. Henryk Rujś przez wiele lat był asystentem swojego ojca. Razem z ojcem wykonywał sekcje. Też został chirurgiem, ale zawsze niestety w cieniu ojca pozostawał. Ożenił się, zaraz powiem z kim, z córką tego malarza, może od razu to powiem, Neka, ale niestety nie miał dzieci, umarł w depresji i w pewnym sensie został zapomniany. Tak naprawdę żywot Henryka Rujsia przypomina jedynie ten obraz i to przedstawienie w tym dolnym narożniku. Po drodze Państwo, proszę popatrzeć, tutaj pod ramieniem Henryk Rujś trzyma kapelusz. On miał być kontynuatorem myśli swojego ojca, miał być jego następcą i ojciec głęboko wierzył, że kiedyś ten czarny kapelusz ozdobiony tutaj złotem trafi na głowę tego młodzieńca. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że tutaj na ten kapelusz wskazuje tu też kośćmi ręki ten oto szkielet, który nam się wydaje tutaj jakby żył, jakby tańczył, jakby drugą ręką też wskazywał niebiosa. Więc drodzy Państwo, w pewnym sensie też ten malarz, o którym tutaj tak mało powiedziałem, Jan van Neck ożywił ten preparat, a przez ożywienie tego preparatu stworzył coś na kształt aluzji właśnie tej przemijalności, tej symboliki vanitas. I podobne, drodzy Państwo, preparaty znajdują się dzisiaj w Petersburgu, właśnie ukazujące szkielety takie 4-miesięcznych, 5-miesięcznych płodów. Druga karta, drodzy Państwo, ta tutaj przedstawiona po prawej stronie, prezentuje taki szkielet płodu, który w jednej dłoni trzyma embrion, a z drugiej strony trzyma embrion z łożyskiem. Nam z perspektywy czasu takie przedstawienia na pewno mogą się wydać dyskusyjne, kontrowersyjne, a być może nawet wstrząsające, ale dla Rujsia to był dzień powszedni, a tym bardziej dla artystów, którzy wykonywali tego typu ryciny na podstawie preparatów tego anatoma i te prace rozchodziły się po całej Europie, dzięki czemu ta twórczość i ta wiedza i ten warsztat anatomiczny, preparatorski Rujsia był tak znany na całym starym kontynencie. Warto także wspomnieć, że Fryderyk Rujś miał córkę, Rachel Rujś, która była bardzo znaną malarką, a kobiet wtedy w malarstwie nie było tak dużo, która tworzyła na przełomie XVII i XVIII wieku bardzo dużo tego typu martwych natur, które składały się przede wszystkim z kwiatów, z roślin. To były bardzo piękne, dekoracyjne przedstawienia i ta jego córka Rachel Rujś także towarzyszyła bardzo często ojcu przy wykonywaniu tych asamblaży, które Państwu wcześniej prezentowałem i dzisiaj prace Fryderyka, Henryka i Rachel Rujś można omawiać jako wspólne dzieło. Drodzy Państwo, ja już powolutku zmierzam do końca, bo nie chcę Państwa zatrzymywać. Zakładam, że już minęła ponad godzina, więc tak już kończąc powoli, jeszcze chciałbym Państwu pokazać ostatnie malowidła, które powstały na początku XVIII wieku. Proszę zobaczyć, że obraz ukazujący Willema Ruela jest zupełnie innym obrazem, jasnym, przejrzystym. Tutaj są też inne stroje, bo też zmieniała się stylistyka przecież ubioru i tutaj pojawiły się też peruki, które są tak charakterystyczne dla XVIII wieku. Poza tym obraz ten, który teraz prezentuję, powstał w bardzo ciekawych czasach. W roku 1728 Gildia Amsterdamskich Chirurgów zmagała się z problemem korupcyjnym. Podobno wielu członków tej gildii nadawało za duże pieniądze pod ławą dyplomy medyczne, więc przedstawieni tutaj lekarze, można łatwo powiedzieć,
to zasugerować bardzo szybko źle skończyli i bardzo szybko potem z tej gildii zostali wyrzuceni. Kolejny obraz, który jest już ostatnim z tej serii, powstał w roku 1758. Proszę zobaczyć, że ma jeden element taki charakterystyczny, odróżniający to płótno od poprzednich. Przede wszystkim nie mamy już stołu sekcyjnego, tylko mamy taki stół, który służy za biurko wykładowcy, więc mamy raczej do czynienia z salą wykładową, z uczestnikami wykładu i z modelami anatomicznymi podobnymi do takich, które ja tutaj prezentuję podczas dzisiejszego spotkania. Więc drodzy Państwo, w roku 1758 namalowano ostatni obraz z tej serii amsterdamskich lekcji anatomicznych. Do naszych czasów takich obrazów zachowało się 9, a było ich na pewno dużo, dużo więcej. Natomiast ten temat powtarza się w malarstwie europejskim, zarówno w malarstwie brytyjskim, francuskim, malarstwie innych krajów. Tutaj prezentuję Państwu dwie sekcje z Wysp Brytyjskich. Po lewej stronie sekcję anatoma Williama Cheseldena, który był najsłynniejszym anatomem nad Tamizą w pierwszej połowie XVIII wieku. Powiem Państwu, że nad Tamizą chirurdzy dużo później oddzielili się od fryzjerów i usamodzielnili, tworząc własną gildię. A po prawej stronie taki bardzo satyryczny, karykaturalny obraz sekcji przestępcy Toma Nero autorstwa Williama Hogartha. Tu tylko zwrócę uwagę na dwa elementy. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób odbywa się ta sekcja, że to ma być taka najsroższa kara dla tego przestępcy, w jaki sposób traktowane są te wnętrzności, które trafiają na wyniku sekcji do wiadra, a potem pieczą się tutaj na tym ognisku, żeby być wystawione za chwilę w tym teatrze anatomicznym. A taką najsroższą karą jest to, że serce tego przestępcy jest pożerane przez tego psa widocznego na pierwszym planie. Drodzy Państwo, podobnie było w malarstwie innych krajów. Obraz ukazujący po lewej stronie sekcję doktora Alfreda Velpo przypomina troszeczkę Ostatnią Wieczerzę. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj ten doktor Velpo w pewnym sensie znajduje się w tym samym miejscu jak Chrystus na słynnym malowidle Leonardo da Vinci, a jak policzymy towarzyszy tej sekcji, to doliczymy się do 12 uczestników. Więc mamy tutaj 12 nie apostołów, tylko 12 bardzo uważnych, bardzo pilnie słuchających uczestników sekcji, którzy stanowią taką symbolikę, taki most łączący wiarę z nauką. A obraz po prawej stronie generalnie pokazuje, prezentuje dostąpienie kobiet do tego typu spektaklów. Przecież kobiety stały się częścią świata akademickiego dopiero w drugiej połowie tak naprawdę wieku XIX. Wtedy kobiety, te higieje epoki rewolucji przemysłowej dostąpiły zaszczytu bycia studentkami, potem profesorkami i tutaj widzą Państwo w prawej stronie biorą udział w lekcji anatomii szwedzkiego doktora Karla Kurmana. No i proszę Państwa, już jeden z ostatnich naprawdę obrazków ukazujący anatomię serca. Widzą Państwo zestawienie tutaj pewnych kontrastów. Mamy kobietę, mężczyznę, mamy młodość, starość, mamy biel i mamy czerń. Mamy życie i mamy śmierć. Więc widzą Państwo, że ten hiszpański malarz Enrique Simonet zbudował to malowidło na zasadzie porównawczej, a wstrząsem dla obserwatora było to, że tak piękna młoda kobieta musiała tak nagle w młodym wieku odejść, ale może jej serce przysłuży się nauce. Drodzy Państwo, ostatni slajd merytoryczny dzisiaj, który ukazuje obrazy, które już nie prezentują sekcje, tylko prezentują różnego rodzaju zabiegi, operacje, które odbywały się na uniwersytetach amerykańskich. Tego typu obrazy malował słynny amerykański realista Thomas Eakins pod koniec XIX wieku i bez wątpienia on się wzorował na Rembrandcie, budując scenę, komponując dynamizm, planując kompozycję i też operowanie światłem. Te obrazy, drodzy Państwo, te dwa, które tutaj pokazuję, to jest
temat na oddzielny wykład, na oddzielną prelekcję i mam nadzieję, że ja albo ktoś z moich współpracowników prędzej czy później do tego tematu powróci. Drodzy Państwo, jak będą jakieś 2-3 pytania, to ja postaram się zaraz na te pytania odpowiedzieć. Natomiast teraz, w chwili obecnej, chciałbym zapowiedzieć wykład, który będzie miał miejsce najprawdopodobniej w ostatni czwartek lutego. Jeszcze o tym będziemy informować. Tym razem o ciele ludzkim porozmawiamy w kontekście rehabilitacji i wykład będzie brzmiał tak. Czy praca online musi boleć? Czyli widzą Państwo, że przygotowaliśmy prelekcję wpisaną w chwilę obecną, w moment, który nas dotyka, ponieważ my spędzamy dużo czasu przed telewizorem, przed monitorem i wykład ten będą mieli przyjemność poprowadzić pan doktor habilitowany ortopeda Andrzej Kotela, pani doktor Joanna Jaczewska-Bogacka, a także pan magister Mateusz Wyszyński. Będziemy informować dokładnie o tym wydarzeniu za mniej więcej 2 tygodnie na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Więc ja Państwu bardzo dziękuję. Widzą Państwo, że w taki sposób ta sekcja z udziałem doktora Tulpa odbyłaby się w czasach COVID-u, że ci obserwatorzy dołączyliby do tego spektaklu anatomicznego online, więc tego typu memy, tego typu ilustracje pojawiają się dzisiaj w sieci, są bardzo zabawne, są bardzo sensowne i są też przykładem, jak najwspanialsze dzieła sztuki zostają z nami na zawsze. Przy okazji prezentuję Państwu nowe logo, które powstało na 10-lecie naszego Muzeum Historii Medycyny, ponieważ w tym roku będziemy świętować jubileusz. Z tego też powodu będzie bardzo dużo imprez i dużo wspaniałych wydarzeń, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszam.